Na początku filmu chcę powiedzieć, że jutro o godzinie 18 ruszają mecze kwalifikacyjne do naszych dwóch drużyn CSGO. Live z tego wydarzenia będzie tutaj na kanale Piki. Brazylijski zawodnik, który prezentował organizację Immortals, Phelps, będzie grać dla innej formacji z południowej Ameryki, czyli SK Gaming. Ich skład obecnie prezentuje się następująco. Phelps, Taco, Fallen, Cold Zero oraz Fair. Po dłuższej przerwie od profesjonalnego gamingu, Semphis doszedł do zespołu Splines. W ramach przypomnienia warto nadmienić, że ostatnią drużyną, w której znalazł się ten kanadyjski zawodnik, było TSM, które pożegnało się z nim 14 grudnia 2016 roku. Skład Splice wygląda następująco. Aria, Crucial, Ryx, Drone oraz Semphis. Były zawodnik Team Envy, a Devil wraz z jego nową drużyną doszli do Maxi Sosis. W ich składzie mieszczą się Devil, Maiden, Maten, Fuchs oraz Yuyu. Po tym jak do drużyny Team Liquid dołączył Stanislav, zespół musiał opuścić Hiko, tym samym dołączył on do innej amerykańskiej formacji, Optic Gaming. W składzie tego amerykańskiego koncernu mieszczą się Naf, Rush, Mixwell, Tarik oraz Hiko. 8 lutego 2017 roku oficjalnie Mayer został piątym zawodnikiem drużyny tureckiego pochodzenia Space Soldiers w składzie Xantares, Despen, Gin, Pass oraz Mayer. Tego samego dnia do prestiżowego zespołu North dołączył bardzo młody, ale niezwykle doświadczony gracz AZ, tym samym Rubino został przesunięty na pozycję rezerwowego. W składzie North występują MSL, Config, KJB, Magisk Boy, AZ oraz Rugach jako trener. Pomimo wcześniejszych doniesień, Scream został oficjalnym piątym graczem francuskiej formacji Team Envias, a Devoudek jest na pozycji rezerwowego. Ich skład wygląda następująco. Happy, Sixer, RPK, XMS, Scream oraz Malek jako trener. 9 lutego 2017 roku Niko z Mousesport doszedł do innej klasowej formacji, Face Clan. Ostatnim turniejem Nika w barwach Mousesport będzie DreamHack Las Vegas 2017. Ich skład będzie prezentować się następująco. Karigan, Kiyoshima, Alu, Rain, Niko oraz Roban jako coach.